Od jakiej odmiany konopi zacząć w ogóle przygodę z konopiami? Zacząć od zdecydowania się, co się chce z tymi konopiami zrobić. Bo to tak jakby się zapytać, jaki samochód jest dobry na początek. No zależy, czy potrzebujesz dostawczego, czy wyścigowego. Czyli najpierw pomysł na to, co dalej z nimi zrobić? Zdecydowanie tak, bo gdybym jednak był zmuszony, postawiony pod ścianą odpowiedzieć jednym słowem, to bym wziął Futura. Bo Futura jest, dlatego na przykład sprzedajemy ją w tych paczuszkach małych dla, że tak powiem, ogrodników, bo ona najwięcej wybacza błędów. Ona jest tak... Co to znaczy, że wybacza? Jest tak silna, tak dużą wolę życia ma, że jeżeli ktoś ją źle wysieje w złym momencie, nie dokarmi, nie podleje, to ona i tak sobie poradzi. Jest stabilną odmianą też. To jest odmiana zarejestrowana gdzieś w latach 70., jeśli dobrze pamiętam. Więc ona rok w rok daje takie same rezultaty. Dużo jest odmian nowych, które są rejestrowane na szybko, odkąd teraz się moda pojawiła, to rejestrują, żeby mieć swoje odmiany i to są odmiany nieustabilizowane i potrafi być tak, że jedna jest taka, druga jest taka. Tutaj jest w miarę równy łan. Tam dalej, być może widzieliście, jak się zbliżaliśmy, były takie obniżenia, ale to wynikało z tego, że nie z genetyki, tylko z tego, że na tym polu po prostu pewne błędy były poczynione i przez poprzedników, i trochę przeze mnie. Też się uczymy i też staramy się oszczędzać na każdym etapie, więc tutaj akurat był problem z nierównomiernym rozrzuceniem wapna. I tam, gdzie są niższe, tam jest niższe pH i po prostu one miały za kwaśno, żeby rosnąć. To jest też bardzo, bardzo istotny czynnik, który łatwo zmienić. Zakwaszenie gleby, odczyn gleby. Generalnie w Polsce 3/4 gleb się nie nadaje do uprawy, są zbyt kwaśne. Dlatego jest program wapnowania, namawia się rolników do tego, żeby wapnowali. Przy czym, jeżeli się sieje żyto, no to no trochę gorszy plon będzie, ale wzejdzie. Jeżeli przy konopiach by się siało na przykład na pH 4,5, które tu naturalnie jest, bo to torfy, to po prostu nie wzejdą. Albo wzejdą i będą takie pokurcze, blade. Czyli jaka klasa ziemi? Klasa nie ma znaczenia. Odczyn. Może być kiepska ziemia, ale musi mieć pH przynajmniej 6. Klasa oczywiście nie mogę powiedzieć, że nie ma znaczenia. Czym lepsza klasa ziemi, tym lepiej wyrośnie, ale relatywnie do konkurencji, którą można by mieć, jeżeli pszenicy tutaj bym zebrał 10 ton, to będę miał też dobre zbiory konopi. Jakbym na Podkarpaciu na 6 klasie chciał wysiać, to pszenicy zbiorę 1 tonę i konopi też zbiorę mniej. Ale relatywnie do tego, co można uzyskać, no to na każdej praktycznie stanowisku się nadaje. No nie nadaje się na stanowiskach, gdzie stoi woda. A czy to prawda, że konopie są mniej wymagające niż kukurydza? Nie lubię takich głupich odpowiedzi w stylu to zależy, ale to zależy. Bo tak słyszę coraz częściej, że ludzie sobie powtarzają i zapytam o źródła, jakie są twoje doświadczenia. To też trochę wierzę się z tego, że w kukurydzy woda... jest wyrobiona pewne oczekiwania, że jak nie zbierzesz iluś tam ton zielonki czy kolb, to po prostu to ci nie wyszło. Mhm. A w konopiach no zawsze wyjdzie, tylko w porównaniu do maksimum plonowania, potencjału plonowania, no to tak naprawdę jak się błędy popełni, no to też będzie się odbijało negatywnie na plonie. Takim najłatwiejszym do omówienia jest przykład zbioru na ziarno, czyli ta finola zbierana zwykłym kombajnem na ziarno. Jeżeli ktoś za wcześnie, za późno wysieje, nie nawiezie tego, no to zbierze na przykład 800 kilo, a kto inny zbierze 2 tony. Więc jak już mówimy o intensywnej uprawie, w Polsce się przyjęło, że konopie się uprawia ekologicznie i bardzo fajnie, bo one się nadają do ekologii, jak mało która roślina. Natomiast jak ja do Rumunii czasem jeżdżę na plantację, mówią, to jest ekologiczne, a to jest chemiczne. Oni się nie bawią w eufemizm, jest chemiczna uprawa. Czyli u nas się nazywa to konwencjonalna. I w tej konwencjonalnej po prostu taki opryski robił przeciwko chwastom, bo te chwasty, no ja mówię, że one nie przeszkadzają, ale one na przykład zjedzą 10% azotu, to jest azot, którego nie dostaną konopki. Więc jeżeli by to popryskać, to byłyby lepsze rezultaty. Więc w tym względzie można prowadzić intensywną uprawę konopi i wtedy nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest mniej wymagająca niż kukurydza. No jest mniej problemów sprawia na pewno na przykład na początkowym etapie, bo siew jest prostszy, bo tu się sieje czymkolwiek, a kukurydzy trzeba siać siewnikiem punktowym, precyzyjnym. Nie ma szkód wyrządzanych przez dziki. Kukurydze potrafią dziki po prostu iść i dziab, jeść jedno za drugim. A tutaj, no owszem, sarny mi tu na przykład biegają i wyjadają, ale znowuż tak samo, czy to sarny, czy to ludzie, to niech se zjedzą trochę. Tutaj widzicie, że to wygląda, no to jest bałagan, tak? Ale
ale ten bałagan niczym nie przeszkadza. No, gdyby pole kukurydzy tak wyglądało, to już byś, to było jako szkoda rolnicza, że w ogóle co to jest. A u nas to jest akceptowalne, aczkolwiek przy tych konwencjonalnych uprawach, gdzie będzie oczekiwanie, że jednak tego ziarna będzie 2 czy 2,5 tony i to będzie rosło cały czas wraz z postępem agrotechnicznym. No przy rzepaku na przykład jest tak, że co 2-3 lata się praktycznie zmieniają bank odmian, bo coraz nowsze, coraz bardziej wydajne odmiany są, a przy konopiach Finola to jest lat 90., Futura z lat 70. No trochę nie ma tego postępu z genetyką. On jest, ale jeszcze nie przyniósł rezultatów, bo praca hodowlana, często się błąd popełnia, myśląc, że się poprawia czyjś inny błąd, mówiąc, że roślin się nie hoduje, zwierzęta się hoduje, a uprawia się rośliny. To jest też nie do końca prawda. Uprawia się rośliny, a hoduje się w celu tworzenia nowych odmian. I nieważne, czy to są rasy zwierząt, czy odmiany, więc można hodować konopie, tylko praca hodowlana polega na doborze, na tworzeniu nowych odmian. I ta praca hodowlana trwa w tej chwili. Natomiast od momentu zakończenia prac hodowlanych, czyli wykształcenia nowej odmiany, potrzeba jeszcze kilka lat, żeby tę odmianę ustabilizować i zarejestrować. Więc powoli się pojawia wysyp nowych odmian, które po tym pierwszym szale na konopie w połowie tej ubiegłej dekady zostały rozpoczęte i pewnie będzie szło w tym kierunku, że te odmiany będą coraz bardziej plenne. Duży jest oczywiście koncentracja na tym, żeby było jak najwyższe stężenie CBD. Co też naturalnie, jeżeli ktoś chce zebrać, nie wiem, 500 kg biomasy z hektara, to jeżeli ona będzie miała 2% czy 4% CBD, no to jest tak jakby dwa razy więcej materiału zebrać, a nawet jeszcze lepiej, bo wyżej stężony materiał oznacza większą wydajność na przerobie. Natomiast ja jestem wierny Futurze, ona jest bardzo, można na niej polegać i w większości wypadków wystarczy po prostu do większości kierunków przerobu. Albo zbiera na to, czyli na łodygę. I musi się zdecydować w momencie wysiewu. Przed wysiewem, tak. Czy to? Czy kwiatek, czy ziarenko. I teraz, jeśli uprawia na ziarenko, to wybiera jak najniższą odmianę, jak najbardziej plenną, czyli zasadniczo finole. Konkurencją dla finoli jest podruba polska, czyli henola, przed którą no niestety muszę przestrzec, bo THC ma regularnie przekroczone, jest niestabilne, jest raz wysoka, raz niska, plus problemy z dostępnością tego materiału siewnego, ale może się uda ustabilizować. Natomiast powiedzmy, że sieje sobie tą finolę, to poza problemami z agencją, że dopłat mu nie chce dać, to wjeżdża to zwykłym, konwencjonalnym kombajnem zbożowym, zbiera ziarno, koniec historii. Ziarno a nasiono, wiemy czym się różni? No nasiono do wysiania. Tak, i ten kontrakt dotyczy nasion. Rolnik bez... to co ja mówiłem, to dotyczy uprawy na ziarno. Czyli zbiera na ziarno, które sprzedaje do tłoczni i powiedzmy, że z hektara zbierze 1,5 tony, ma tam, nie wiem, 15 hektarów, zbierze tira, wyszyła do tłoczni, płacą mu, koniec tematu, prosta sprawa. Jeżeli uprawia na nasiona, to musi być w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, czy tam w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych zarejestrowany i w niż rzeczywiście nasz Instytut Poznania to robi na zasadzie tego swojego programu konopnego, gdzie polega to na tym, że oni kontraktują uprawę nasienną i oddaje się nasiona, materiał nasienny do IWNiŻ-u, który zgłasza to do Soboru czy do Piorinu. No do jednej z tych dwóch instytucji, nie wiem. Ja sam na nasiona nie uprawiam, bo po 7 latach uprawy uważam, że jeszcze się na tym nie znam dostatecznie dobrze. A Instytut bierze ludzi, którzy sieją pierwszy raz w życiu, każe im to robić. Jaki jest skutek? W ostatnim roku, za który są dostępne dane, 75% plantacji zostało dyskwalifikowanych. Czyli rolnik sieje na nasiona, obiecuje mu się 15 zł za kilogram, ale okazuje się, że nie ma nasion, tylko ma ziarno, za które dostanie 4 zł za kilogram i cały misterny plan finansowy idzie w cholerę. Instytut z kolei ma zakontraktowane do Ameryki ileś tam nasion, które mają być do wysiewu. Jak ich nie ma, no to ma problem, bo nie dostarczył, ale wolę się o tym nie wypowiadać, bo nie znam szczegółów i to jakby nie jest moja trochę, brzydko mówiąc, brocha. Natomiast jeśli chodzi o tego rolnika, ja bym kogoś, kto musi czerpać wiedzę z wywiadu w internecie na temat tego, jak to uprawiać, absolutnie przestrzegam przed uprawą na nasiona, bo nie wie, co robi. To, co mówiłem, że przy finoli nie ma sensu chodzić wyrywać męskich osobników. Przy uprawie na nasiona trzeba. Taki wymóg. Przyjeżdża kontrola polowa, patrzy, nie no, pan nie wyrwał męskich osobników, dyskwalifikujemy uprawę. Więc trzeba dokładnie wiedzieć, co się robi przy uprawie na nasiona.
Jeśli ktoś zbiera na kwiat, co jest najbardziej rozpowszechnione tak PR-owo trochę, że o, to CBD, to ludzie kojarzą z dolary w oczach już widzą, nie? To też musi wiedzieć, że jak 6-7 lat temu kupowałem biomasę, to rzeczywiście jak się udało gdzieś coś dostać, gdzieś spod granicy białoruskiej, przyjechałem i zadowolony, że mam surowiec, który ma tam 1% CBD i jakieś ogromne pieniądze za to płaciłem, to teraz jak się ma przeciętny materiał, to się go nie sprzeda. Bo jest tylu dostawców, że można dostać bardzo dobry materiał w rozsądnych pieniądzach. Więc jak ktoś po prostu weźmie, zbierze, są już na przykład usługi zbioru oferowane, że ktoś ścina to, co ja pokazałem, że my zrywamy, to popularniejsza jest metoda, że ścinasz. No i znowu na futurze, jako że jeszcze nie kwitnie do końca, to ciężko pokazać, ale w przypadku tej finoli, jakbyście sobie przypomnieli, to po prostu ścinasz od góry całą tą wiechę. Skutek jest taki, że masz tam dużo paździerza, dużo włókna, musisz to wysuszyć, płacisz za to suszenie, dość nieefektywny sposób. I jak taki surowiec chcesz sprzedać, taki, że zebrałem, wysuszyłem, macie, sprzedaję, to na to klientów nie ma. On musi być przesortowany, przebadany, zhomogenizowany, bo też jeżeli ktoś chce odebrać na przykład tira, 10 ton materiału, to chce, żeby jedna tona była taka sama jak 10 tona. A nie, że a to zebrałem z tego pola, a to sąsiad zebrał, a to szwagier i każdy jest trochę co innego. Taki materiał z OLX-a, jak się wejdzie, to można wpisać konopie, to można kupić w tej chwili biomasę od ręki. Ale to jest taka biomasa, że ci sprzedawcy sami do końca nie wiedzą, co to jest. No a zbiór na biomasę to jest jeszcze bardziej ulotna sprawa, bo ja na przykład nie wiem, czy są jakieś standardy, jakieś wymogi rynkowe. Jeszcze bardziej nie ma punktów skupu. A technika zbioru i w ogóle technika i uprawy, i zbioru zależy od tego, co odbiorca, jaką ma linię. No to nie ma tak, że no z rzepakiem jest ustabilizowana norma postępowania, że rzepak ma być doczyszczony i jest ziarenko. I to ziarenko, czy ktoś ma taką prasę do tłoczenia oleju, czy inną, to rzepak taki sam kupuje. Natomiast jeżeli ktoś chce przerabiać słomę, to zależy, jaką ma maszynę. To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, jest sobie fabryka w Rumunii czy w Holandii, oni pod swoje maszyny zbierają słomę, to nie znaczy, że ta słoma się u mnie sprawdzi i vice versa. Więc jak ktoś chce na słomę zbierać, to tak naprawdę musi mieć swój zakład przetwórczy, czego nie ma, więc taka bezsensowna porada trochę. Albo dogadać się z zakładem, który powie mu dokładnie, jakie ma kryteria, przy czym wedle mojej wiedzy w tej chwili nie ma takich zakładów. My też na przykład nie skupujemy słomy, tak? Gdzieś tam mam jak od kogoś, jak ktoś ma na sprzedaż, to mogę pojechać, zobaczyć, jak mi się podoba i rolnik, i w sensie jego postępowanie, tak? Jego, tak powiem, podejście do całej plantacji i materiał, to ja go mogę ewentualnie kupić, ale to są pieniądze, które nie pokryją mu kosztu, tak? To nie jest kierunek, który ktoś, kto zastanawia się nad podjęciem uprawy, to tak naprawdę powinien myśleć o ziarnie konsumpcyjnym, bo na to rzeczywiście jest stale rosnący popyt. Tutaj nie ma jakichś kokosów wielkich, ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że potrafi zarobić na rzepaku, to będzie potrafił zarobić też na tym. I nie przeszarżować od razu, bo to jest stały numer, zwłaszcza ludzi, którzy Excela zamiast mózgu mają, czyli wpiszą sobie, ile zarobią na hektarze, a to zróbmy 1000 hektarów. To będzie dużo. No tak, tylko że jak zrobię 1000 hektarów, to zbiorą 50 na przykład, a cała reszta pójdzie w cholerę, więc zacząć sobie od 20 hektarów, od 10, a nie rzucać się... Czyli konopie uczą takiej trochę pokory. Pokory, tak, zdecydowanie tak. Przecież jakieś awarie, jakieś pożary, to jest... spalił się kombajn? No spalił się. Tak bywa, nie? Więc zdecydowanie uczą pokory. A jak ktoś podchodzi jej pozbawiony i z takim, że on ma pieniądze, to on sobie poradzi, to się źle kończy dla niego. Mamy operatora, który ze mną już to 7 sezon jeździ i się zawsze śmieje, jak jedzie jakąś maszyną i ktoś na polu na przykład, znaczy drogą jedzie, to czasem się zdarzy, że podejdzie do niego i mówi, nie, Mirek, źle robisz, bo to trzeba tak. To proszę, usiądź i pokaż. I przejadł parę metrów, mówił, okej, dobra, nie wypowiadam się, bo oni, na przykład jest taka stara maszyna, pokosówka, kiedyś się rzepak tym kosiło, że się kosiło rzepak, tylko się go kładło, on podsychał i się później go kombajnowało. No i my tą pokosówką kiedyś kosiliśmy. No rzeczywiście, rzepak się kosi trochę inaczej niż te konopie, więc ktoś, kto całe życie kosił rzepak i widział, co mój operator robi, to mówi, no źle robisz. Ale nie wiedział, że to jest... No to chociażby jak się na jakikolwiek obrotowy element złapie i nawinie, i tak zrobi parę okrążeń, to nagle maszyna staje. I teraz to włókno wyciągnąć, jeżeli się tego nie zrobi, jak już widać, że się nawija, ale się jeszcze kręci, to można to jeszcze 15 minut oczyścić, ale jeżeli już stanie,
to trzeba zjeżdżać na bazę i dwa dni w plecy są z wypalaniem tego. I to też takie, no, przy tym zbiorze kombajnowym, na przykład na ziarno, to też ten sam kombajn, który w pszenicy zrobi 3 hektary na godzinę, to w konopiach zrobi 1 hektar na godzinę. I jak ktoś będzie próbował na siłę zrobić 3, to zrobi 0. I zniszczy sobie ten kombajn po prostu, albo go zapcha na amen.